zespół Chrobrego w pomarańczowo-czarnych strojach. To ich oczywiście tradycyjny zestaw, jeśli chodzi o rekord dziś na biało. Za moment już pierwszy gwizdek arbitra. Rozpoczynamy to spotkanie. Szkoda, że ta strata do Polonii Bytom wzrosła w ostatnim czasie. Teraz Michał Biskup odgrywa do Twarkowskiego. Twarkowski poradził sobie z obrońcą. Znalazł tam lukę między nogami rywala, by oddać strzał lewą nogą. Wojciechowski po tym zagraniu Bartlewicza, piłka wraca na lewą stronę, tu jest Eryk Pieczarka, jeszcze rozgrywają to goście, szuka tam miejsca do oddania strzału i znalazł to miejsce Szymon Bartlewicz. Cierpliwość Chrobrego, piłka wstrzelona w pole karne, muszą skakać stoperzy, jeszcze zbierają to goście, znów uwikłał się Szymon Bartlewicz w taki tutaj dribbling, jednak ta piłka trafiła do niego. Bartlewicz zablokowany w ostatniej chwili. Wojciechowski przebiega nad piłką, a więc Pieczarka, trafiony jednak mur zespołu Rekordu. To jest właśnie to, co jest solą futbolu, tak? Te zagrania w odpowiednim momencie. Teraz Nowak właśnie w tempo do żołny, żołna dośrodkowuje, nie sięga piłki Szafer, nie sięga także Twarkowski, który próbował zamykać tę akcję. 33. minuta spotkania, czekamy na gwizdek arbitra. Już go słyszymy. Tomasz Nowak nad murem, słupek! Nie miałby nic do powiedzenia. Bartosz Szafer o pechu może mówić, pomocnik Rekordu. Spogląda arbiter na zegarek i w tym momencie kończy pierwszą część tej rywalizacji. Podkreślamy to cały czas od początku, że no, nie boją się tych zawodników, ci zawodnicy Głogowa pojedynków 1-1. A teraz Biskup, z prawej strony jest Żołna, co zrobi Biskup? Właśnie do Żołny. Żołna chyba mógł strzelać w tej sytuacji, ale jeszcze dośrodkowanie do Biskupa, który nieczysto trafia w piłkę. Koniec tej akcji. Ale widzimy, że no, za mało właśnie tego zdecydowania, tej determinacji w tym polu karnym po stronie zespołu Rekordu. Teraz przed momentem dobra akcja Noconia. Kontynuował to Kowalczyk, przejmuje piłkę Twarkowski. Ten błąd obrońców Chrobrego mógł sporo kosztować, ale naprawiają w porę. Krysik w kierunku Nowaka. Nowak i Pieczarka poradził sobie. Nowak będzie miał miejsce do dania strzału, jednak zagrywa do prawej strony. Jest uderzenie Twarkowskiego wprost w ręce Bartosza Szafera. Teraz napędza atak Waluś, dobrze prowadzi piłkę ten młody gracz, Waluś, no, wydaje się, że o jeden moc za daleko, ale jeszcze Biskup, odwraca się, Biskup strzela, ale znów w ręce Bartosza Szafera. Ale piłka pod nogami Tomasza Nowaka. Nocoń. Nowak. Tomasz Nowak, jest Świderski, jest szansa, piłka w bramce, 1-0 dla Rekordu, miał nosa trener Dariusz Wrózek, trener Dariusz Rudzki, także, bo to on... Nieważne, Dariusz. Dariusz, trener Dariusz miał nosa. Dośrodkowanie Tomasza Nowaka kończy to wszystko napastnik, który przed momentem pojawił się na murawie. No tak, zobaczymy, na ile teraz zmiennicy zespołu z Głogowa spowodują zmianę zespołu, bo widzieliśmy, że zmiennik w drużynie Rekordu. Tak, w Rekordzie otworzył. To wyszło. Jest dośrodkowanie. Świetnie teraz złożył się do tej piłki Świderski. Teraz ma miejsce Nocoń, zagrywa do środku. Do środka Bogunia z pierwszej piłki. Ładnie ten atak budowany przez Rekord wyroba do Gacha. Trzech rezerwowych brało udział w tej akcji, a teraz szansa na dośrodkowanie do czwartego z rezerwowych i jest strzał obok bramki Seweryna Caputy. Wyroba będzie szukał strzału, jednak prostopadłe podanie, dobry to był pomysł do Świderskiego. Świderski odwraca się, mamy piłkę w 16, pada zawodnik Rekordu, znów nie ma faulu. No i w latach 90. Inoue rocznik 97, a Tomasz Wojciechowski napastnik. A teraz popatrzmy, bo jest szansa dla Tomasza Nowaka, jednak górą Bartosz Szafer. No, myślałem, że jeszcze tutaj szansę zwietrzą Głogowianie, tymczasem dobre wejście Madzi, kończy się na jednym z obrońcy. Jeszcze Bogunia strzela i koniec tego spotkania.